Ewangelia w Centrum zaprasza na podcast. 7 maja. Bądź wola Twoja. Nie znajdujemy dobrego życia w sukcesie odniesionym przez naszą własną wolę, ale w poddaniu wszystkiego woli Bożej. Był to program telewizyjny z lat 50. Zupełnie niepodobny do czegokolwiek, co mogłoby pojawić się teraz w telewizji. Nawet tytuł według dzisiejszych standardów jest politycznie niepoprawny. Mimo to ciągle jest emitowany. Father Knows Best. Tata wie lepiej. To tytuł, który mówił wszystko o tym kultowym serialu. Gdyby podobny program miał powstać dzisiaj, pewnie zatytułowano by go Wszyscy oprócz taty wiedzą lepiej. Może Tata wie lepiej to całkiem dobry tytuł także dla tego fragmentu modlitwy pańskiej. Oto, o czym wszyscy musimy zawsze pamiętać. Ten, który panuje nad całym tym światem, jest ostateczną definicją wszystkiego, co dobre, mądre, właściwe, kochające, wierne i prawdziwe. Nadzieja nie polega na tym, by dostać wszystko, czego potrzebujesz, aby postawić na swoim. Nadzieja nie polega na tym, że naciągamy wszystkie nasze zasoby, czas, energię i obdarowanie, by zrealizować nasze osobiste marzenia. Nadzieja nie polega na tym, by wypracować sobie taką kontrolę nad ludźmi i sytuacjami w naszym życiu, jaką tylko nam się uda. Jednym słowem, nadzieja to nierealizacja naszej woli. Nadzieję można znaleźć tylko w jednym miejscu. W mądrym i wiernym panowaniu naszego Ojca w niebie. Z Jego perspektywą sięgającą dalej niż sam początek i koniec, On naprawdę wie, co jest najlepsze dla nas i dla wszystkiego, co stworzył. Celem modlitwy nie jest proszenie Boga, by poddał swoją niezwykłą moc Twojej woli i planom. Modlitwa to akt osobistego poddania się woli Boga, która zawsze jest słuszna. Ale jest jeden problem. Wszyscy przechodzimy w życiu przez etapy, kiedy to wydaje nam się, że jesteśmy mądrzejsi niż Bóg i że nasza wola jest dla nas lepsza niż Jego. Buntujemy się przeciwko temu, co przed nami wykłada. Sprzeciwiamy się temu, jak każe nam żyć w swoim słowie. Zastanawiamy się, dlaczego nasze życie wydaje się trudniejsze niż innych. Rozmyślamy nad tym, dlaczego złamanie jednego mniej istotnego Bożego prawa, żeby wszystko naprawić, miałoby być takim wielkim złem. Wołaj więc o łaskę. Wojna pomiędzy wolą Bożą a Twoją jeszcze się nie skończyła. Pragnienie, żeby Bóg wykorzystał swoją moc do realizacji Twoich osobistych marzeń, jeszcze nie umarło. Pokusa, by myśleć, że wiesz lepiej, nadal ma nad Tobą moc. Sięgaj po pomoc, bo Zbawiciel umarł, żeby móc Ci ją ofiarować. Poproś Go znowu, by ocalił Cię przed Tobą samym. Módl się, by Twoje serce wiedziało, że nie ma bezpieczniejszego miejsca niż w poddaniu się woli Ojca w niebie. I miej dzisiaj rano odwagę, by spojrzeć w niebo i powiedzieć: bądź wola Twoja, tutaj, teraz w moim życiu, tak jak i w niebie. I podziękuj Bogu, że tak bardzo się o Ciebie troszczy, że wykorzystuje swoją wolę dla Twojego dobra i zbawienia. Kiedy jesteś gotowy poddać się Jego woli, to wiesz, że łaska zamieszkała w Twoim sercu. Dalsze rozważania i zachęta. Księga Izajasza 26.